Typowy Janusz zatrzymany przez policję. Dobra, 2 miliony wyświetleń, można obejrzeć. Spartiatik! Live! Yeah, boy! Kłopoty! Kłopoty na Iwana! Jedzie pan lewym pasem ruchu. Zbliża się pan do przejścia dla pieszych. Samochody jadące na prawym. Możesz tak nie napieprzać tego linku? W środkowym pasie zatrzymują się w związku z tym, że na przejście dla pieszych weszła osoba pierwsza. Co pan chce ode mnie? Jakie pieniądze? Popełnia pan wykroczenie takie, że omija pan samochody, które się zatrzymały bezpośrednio przed przejściem celem ustąpienia pierwszeństwa pieszemu. Popełnia pan wykroczenie, które jest zgodnie z taryfikatorem karane mandatem karnym w wysokości 500 zł. 500 zł? I 10 punktów karnych. Panie, weź pan, bo pana... Ej, proszę pana. Proszę mnie fotografować, bo sobie nie życzę. Pan, tak, prawo jazdy w 62 roku robi. Nie pytam się pana odnośnie tego, od kiedy ma pan prawo jazdy. Pytam się pana, czy pan zdaje sobie sprawę z tego, jaki pan przepis pana, ja narusza. Ja sobie zdaję sprawę z tego, że mam emerytury 1000 zł. Ale było inne państwo, podziemne przejścia, wszystko by było. Bo sobie pan, czy pan mi... Jakby były podziemne przejście, to był git. No ale w dupę nie ma chyba, dziadek, co? Od 62 ma prawo jazdy, a nie wiedział, że nie ma tu przejścia podziemnego. Ciekawe. Normalna władza w normalnym państwie, którą utrzymuję ja, bo ja pana utrzymuję, to tak. Najpierw poucza, później upomina, później każe. Ale jadę, ale jami, są zajęte. No to jest wolny pas, jechałem. Akurat, no widzi pan, no zajęte no. Powiem czym innym. I co pan chciałem, jak pan mnie ukaże, to ja będę tylko o tym myślał? Plus jeden? No nie wydaje mi się. Bo trzy pasy były, na dwóch pasach się zatrzymali przed przejściem i tylko na jego pasie się zatrzymali, tylko dlatego, że on był pierwszy jechał. Jakby jechał też przed nim, to pewnie by się zatrzymał po prostu. To by mu w dupę może wjechał. Byłoby jeszcze lepiej. Ja pierdolę, ja kiedy z Matizem jechałem na wakacje i wyprzedzałem na pasach i prawie kogo zabiłem xddddddkek. No nie wiem, czy ta reakcja... jest adekwatna. Dobrze, że się nic nie stało, bo z więzienia chyba byś nie wysłał. Nie. Nie ma. Nie doszła ofiara wypadku, wpłacił 5 zł. Kiedyś mnie prawie jeden debil Matizem zabił wyprzedzając na pasach, ale byłby wstyd zginać pod kołami takiego gówna. Nie no. Prędzej Matiz by się odbił od człowieka, tak mi się wydaje. Także nic by ci nie było, może byś miał jakieś... nie wiem, przetarty łokieć. Świadek nieudanego potrącenia Matizem na pasach. Ilu ich tam było w tym, przy tym wypadku? Kiedyś szedłem sobie na poboczu i tam w oddali widzę, jak jeden prawie przejechał sąsiada na pasach Matizem, ale wstyd by było, gdyby sąsiad umarł pod kołami takiego auta pepelauk. O co tu w dupę chodzi? Dziękuję bardzo. Matiz wpłacił 5 zł. Kiedyś prawie potrąciłem kogoś na pasach, o co ale chodzi? Wstyd by było się rozjebać od uderzenia w człowieka. O co w dupę chodzi z tym pieprzonym Matizem? Medek wpłacił 5 zł i 5 groszy. Też byłem obecny podczas tego niedoszłego wypadku z Matizem. Na szczęście przechodniowi nic się nie stało. W końcu byłoby wstyd, gdyby dał się potrącić takiemu gówno samochodowi. Ja pierwsze. Dziękuję bardzo. Masz rację, widać, że po szkole jesteś. Ramzo, podkreślenie, player wpłacił 5 zł. Kiedyś pewnego jesiennego dnia jechałem sobie Matizem i koleś mi wyszedł mi pod koła. Ale wstyd by było odbić się od niego. No tak. No bo co innego taki Matiz potrafi, masz rację. Dziękuję bardzo. Jeleń wpłacił 5 zł. Akurat poszukując jedzenia, przechadzałem się obok jezdni, a tam koleś prawie potrącił drugiego Matizem. Ale wstyd by był, gdyby tamten dał się przejechać. Masz rację. Nie interesuje. Nawet jeleń wie, co to Matiz. Zaraz do narodzin dojdziemy chłopa, co wynalazł Matiza. Matiza wpłacił 5 zł. Pamiętam, jak kiedyś sprzedałem podpsutego Matiza jakiemuś frajerowi. Do tej pory mam nadzieję, że nic jemu i innym się nie stało. Bo byłby wstyd, masz rację.
Zapomniałeś dodać, to daję za ciebie. Sprzedawca w kiosku, kiedyś jak sprzedawałem fajki 11-letniemu dzieciakowi, widziałem. Trzeba historię z tych dziwny wypadek, zrobić. Mianowicie człowiek uderzył w Matiza, ale wstyd i tak dalej. Co i tak dalej? Chcę poznać szczegóły. Pies świadka nieudanego pojęcia. Co się dzieje? Wyszedł kiedyś na spacer z moim człowiekiem, a tu nagle naszego sąsiada prawie potrącił Matiz z zardzewiałymi. Dobrze, że nie trafił, bo nawet jakby go nie zabiło uderzenie, to mógłby umrzeć od tężca z rany od tej brudnej rdzy. Od tężca by umarł? No, masz rację, jest taka szansa. W sumie racji nie pomyślałem, Matiz by mu nie zrobił krzywdy, ale jakby przetarł łokieć i tężec by był. Racja, Fivehead. Mechanik wpłacił 5 zł. Kiedyś naprawiałem starego, zardzewiałego Matiza. Wstyd by było, jakby podczas wypadku cały się rozleciał, bo zrobiłem to na odpierdol. I ciągaliby mnie po sądach. Nie no, może by nikt nie... nie wyszedł z tego cało. Żebyś mógł dalej ludzi na siano robić. Ale wstyd, bo to człowiek powinien zostać uderzony, ale było tam duso osób, tak ze chyba się. Wzbogacisz widziałem z kiosku, ze był tam sam Jackie Chan. Co Jackie Chan w dupę przy Matizie? On przy takich biednych autach się nawet by nie kręcił, bo jeszcze mu zdjęcie ktoś zrobił. Zwariowałeś? Pan Bóg wpłacił 5 zł. Kiedyś pewnego dnia wstaję sobie rano, by podziwiać mój lud. Zerkam na Polskę i widzę, jak jeden drugiego prawie rozjechał Matizem. Ale by był wstyd, ale to taki wstyd, że na pewno do nieba bym go nie wpuścił. Od takiego gówna zginąć, no nie mogę. Nie no, nic by mu się nie stało, panie Boże. Ty no, powinieneś o tym wiedzieć w sumie, bo jesteś przecież wszechwiedzący. Kierowca jadący za zardzewiałym Matizem wpłacił 5 zł. Za jechałem za tym zardzewiałym Matizem i widziałem, jak wyprzedzał na pasach i prawie potrącił człowieka. Zgłosiłbym to na policję, ale sam nie wyhamowałem i go jebnąłem oplem torsą. No trochę lipa. Ale może dzięki tobie już na ulicę nie wyjedzie. Menadżer Jacki Hanna wpłacił 5 zł. Kręciliśmy właśnie nowy niskobudżetowy film Kung Fu z kiepsko nałożonym angielskim dubbingiem. A tu nagle na pasach obok planu jakiś zardzewiały Matiz prawie potrącił niosącego nam herbatę pana Janusza, u którego wynajmowaliśmy chatę na nocleg. Nie no, Jackie Chan zarabia ponoć więcej niż Robert Downey Jr. Co on by robił w Polsce? On by przez ten biedny kraj nawet bałby się samolotem przelecieć nad, żeby się biedą nie zarazić. Cię chcę kurwa wzbogacić! Był jeden medyk, to teraz chyba ratownik jego kolega. Ratownik medyczny wpłacił 5 zł. Tak się składa, że akurat zbieraliśmy innego typa z chodnika, gdy Matiz prawie potrącił jednego gościa na pasach. Byłaby szkoda, gdybyśmy musieli kolejnego zbierać, a z tyle nam nie... Co jest? Aż tyle na mnie płacą ucięło, nie wiem czemu. Dziękuję bardzo. No to prawda akurat. Smutna prawda. Akcja. Patryk rowerzysta wpłacił 5 zł. Kiedyś jadę sobie rowerem na spokojną wycieczkę, a tu nagle na pasach prawie gościa Matiz pierdolnął. Tak się obstrałem, że ten gówno samochód jak go wyminie trafi mnie. Że dojebałem ile sił w nogach i mi fotoradar fotkę pierdolnął. A to ty z tej uwagi, co oglądaliśmy, rozumiem. W sumie większa szansa, żeby mieć zdjęcie na fotoretarze rowerem niż Matizem. Plus jeden. Pracownik zakładu pogrzebowego wpłacił 5 zł. Ja kiedyś widziałem niedoszły wypadek z udziałem Matiza. Szkoda, że do niego nie doszło. Głupio by było nie skorzystać z okazji. To jest o polskich kierowcach? Masz rację. Many, co tu się robi? Many. Co tu się robi, many? Nie wiem. Ole faza! Pa, 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 pa! Grafonik Sofiszyl wpłacił 5 zł. Gram sobie kiedyś z ziomkiem w grę z autami.
Chociaż nawet nie ogarniałem, co tam się robi i nagle słyszę jakiś piskopon, hamowanie czy chuj wie co. Wyglądam przez okno, a tam na pasach typa prawie porzewiały mati z pierdolną. No, tylko cię brakowało w tej historii. Jakiś losowy gość wpłacił 5 zł. Ty, to co było dalej z tym Matizem, bo nie ogarniam. No tam nic nie było. Prawie kogoś potrącił, ale przejechał sobie dalej. To było wszystko prawie. I wiesz o co chodzi. Wstyd by było, gdyby coś się tam naprawdę stało. Cały to BDG wpłacił zaraz ci 5 powiem. Złotych. Pozdrawiam Spartę i wszystkich wariatów, co podłapali łańcuszek z Matizem. A to masz ty? Rację, Bartuś. Też? Wszystko prawie w tej historii. Nawet Matiz to prawie samochód. No i to jest zwieńczenie tej historii. Dziękuję bardzo. Słyszę skrzek. Słyszę skrzek z rzeki, słyszę skrzek. Słyszę skrzek z rzeki, słyszę skrzek. Słyszę skrzek z rzeki, słyszę skrzek. Słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek. Słyszę skrzeki, słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek. Słyszę skrzeki, słyszę